Halo Echo, czyli ogólnopolski przegląd dziecięcych filmów animowanych. Od Gdańska przez Szczecinek, przez Warszawę, przez Rzeszów, Lublin, Pojasło, Kraków, Wrocław jest siedzibą Halo Echo. W zeszłym roku Halo Echo obejrzało ponad 200 miejsc w niektórych miastach, zwłaszcza dużych miastach. Tych pokazów się odbywa kilkanaście. Niejednokrotnie już te filmy stworzone przez dzieci, prezentowane podczas festiwalu, pokazywaliśmy również w Centrum Sztuki Wro podczas niedzielnych poranków filmowych z animacją. Jest to po prostu czysta artystyczna ekspresja, tutaj z naciskiem na słowo czysta. Dorośli muszą te filmy oglądać z dziećmi, bo ja, która z dziećmi pracuję od niepamiętnych czasów i która dokładnie znam każde drgnienie twórcze serca dziecięcego, nie jestem czasem w stanie sama zrozumieć, o co chodzi, natomiast jak oglądam z dziećmi, rozumiem wszystko znakomicie. No, kręciliśmy film pod tytułem Dawno temu we Wrocławiu. No i to jest ta część rynku, którą malowałam z koleżanką. Dużo pracy w to włożyłam. Ten Indianin, koń, wigwam i to niebo. Ten film opowiada o koniach, które miały różne przygody. Mam na imię Ania, w tym roku jestem jurorką. Kieruję się animacją i pracą włożoną o filmy. Patrzę, jak są zrobione rysunki, jak animowano, takie rzeczy. Według mnie filmy są bardzo ładne. Był film o Hiszpanii, o przygodach zwierząt były, o księżnej Jadwidze, wiele. Film o zaginionym kotku. Mały kotek zaginął na farmie, tak z grubsza. Najbardziej mi się podobało to, że kot uciekał przed psem, a to chyba myślał, że to jest zbaty, to krowę, a to jak zgaduję, pewnie był pudel. Jest ważne to, co dzieci mają do powiedzenia, w jaki sposób to mówią i mówią to znakomicie, sami sobie opracowują pewne zasady montażu tych filmów, środki wyrazu, jak wyrazić pewne rzeczy, nie korzystają z jakichś utartych kanonów, z jakiejś utartej wiedzy na ten temat, bo często, kiedy je próbuję uczyć klasycznych metod montażu filmu, to mają do mnie pretensje i mówią, żeby mnie ściemniała, że one wiedzą lepiej. To wszystko z przeglądu Halo! Do zobaczenia! Bye bye! Nara!